końcu wjeżdżamy na autostradę naszą polską. Przed nami super samochód Happy 50 z Wielkiej Brytanii. I proszę Was, tą autostradą będziemy jechać do samego kempingu. Ale po drodze zaliczamy jeszcze super atrakcję, słynny kanion Germania. To tutaj kręcono sceny do filmu z Winnetou. Tu pole, przed nami jest mega wielki masyw górski. Jakoś musimy go pokonać. Nie, nie jest płatne. Jest tunel. Jest tunel. 4 km. Wyjechaliśmy z tego z tunelu od razu z widokiem na morze. Ważka woda wita. Patrzcie, dobrodośli. Ważka woda. No i teraz, mili Państwo, cały czas jechaliśmy z Polski autostradą. I proszę bardzo, na znaku zaznaczone jest Ważkopolje. Prosto jedziemy. Ważkopolje to jest nazwa kempingu. No, nie ma łatwiejszej drogi na żaden kemping. Nie jechaliśmy przez żadne miasto, tylko cały czas autostrady. Wow. I tutaj sobie wjeżdżamy na kemping. No, no tak, tylko jak teraz wjechać. Plaża na kempingu Ważkopolje jest plażą bardzo mocno urokliwą. Tuż za plażą znajdują się drzewa piniowe, a za drzewami piniowymi znajduje się wspaniały widok na masyw Biokowo. Tak wygląda nasza miejscówka dzisiaj. Bardzo fajna, pod drzewem. Plaże są tutaj kamyczkowe. Hej laski! Laski! Ale żywot, energia aż tryska. Ale patrz jak daleko, nie? Za motorówką. To musi na takiej długiej linii być. To jest środkowa część plaży obok restauracji. Jest tutaj dosyć wąska plaża. Las, las, las dookoła i plaża. Takiego drugiego miejsca na Rywierze Makarskiej już nie ma. Jest to jedyne miejsce z tak dużą ilością zieleni i z tak pięknym widokiem dookoła. Jest tutaj też i pomost. Idealnie nadaje się do skakania. Pamiątkowe zdjęcia. Druga nasza fajna miejscówka, też pod drzewem, po lewej stronie, z widokiem na prawą stronę, tam też jest masyw Biokowo. Przed nami jest wyspa Brać. I tutaj mamy takie skałki zacienione. Możliwość powieszenia hamaków na drzewie. Grzech byłoby nie przynieść ze sobą hamaka, właśnie go zamocowałem. Proszę bardzo, jak super wypoczynek w cieniu, w słońcu, wśród śródziemnomorskiej roślinności z śródziemnomorskim widokiem. Tutaj tatuaż, pająk, pajęczyna, usta, nie wyszły, kot, oko. A? Gwiazda, serce i tyle. Jasne, i czarna noga. A to co to tak w ogóle jest? Co? Co to tak w ogóle jest? No ludzie sobie robią sobie takie zrobiłaś? Czarne nogi całe. A skąd ty węgiel wzięłaś? Z ziemi. Z plaży? Tak, i go trzeba zamaczać, a żeby skąd widziałaś? Że trzeba zamaczać, żeby był mokry, tak? Wyrysować no, go. Żeby lepiej działał, lepiej kolor dawał. Aha. A skąd ty wiedziałaś, że jest to węgiel? No bo brudzi. Aha, taka jesteś mądra.
Są miejsca w pełnym słońcu i są miejsca zacienione. I kiedy wyjdziemy z plaży, to nie widać, gdzie jesteśmy. Dookoła jest po prostu las. SUP na kempingu Baśkopolje to niemal obowiązkowe wyposażenie ekwipunku, żeby wejść na plażę. Kiedy przebywamy na plaży, no niestety tych pięknych gór nie widać, ale za to jak się wypłynie na morze, wystarczy odpłynąć parę metrów od plaży i widok jest taki, gdzie no brakuje słów tutaj. No na pewno jeżeli chodzi o te masy górskie, no nie ma piękniejszego widoku w Chorwacji. Dno jest bardzo płytkie, znaczy może nie to, że metry czy pół metra, jest tutaj prawdopodobnie 2-3 metry głębokości, ale jest to bezpieczna głębokość do pływania. Ciekawe jest również to, że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie kempingu można znaleźć plażę FKK, dosłownie w odległości do 1 km. Ten odcinek plaży to jest plaża bezpośrednio przyległa do kempingu Baśkopolje, natomiast plaża FKK mieści się niewiele dalej i to jest ten niewielki odcinek tej plaży. Druga z plaż FKK znajduje się tuż przy ścieżce w kierunku Promajny. Poruszanie kempingu w takich górach wysokich ma swoje konsekwencje. Cały czas się tam zbierają chmury. No, przez to mamy wrażenie, że pogoda jest niepewna. Nie wiemy, czy będzie padać, czy nie będzie padać, czy się zbierać z plaży, czy się nie zbierać z plaży. No, pięknie tutaj zaprojektowana alejka na plażę. Budynek, witryny. Lata 70. ubiegłego wieku. Orkiestra pewnie nie przykrywała. Naprawdę fajnie jest to tutaj zrobione. Szkoda, że niestety w XXI wieku jest to urbex. Rok 2023. No tutaj opuszczony, po prostu jest opuszczony kemping. No jakieś pole do animacji, do restauracji. Tak, tak, rewelacja. Wszystko mają. Tutaj wybudowano prawie wszystko z betonu, który no nie wytrzymał za bardzo upływu czasu. Sowiecka myśl technologiczna. Zabetonować wszystko. Niekoniecznie ładnie, pięknie. Jak na tamte czasy miało być to nowocześnie. Nawet przebieralnie zrobione są z betonu. Betonowe są również kosze na śmiecie. Auto, restauracja typu fast food, również jest betonowa. W centralnej części kempingu znajdują się o dziwo, naprawdę o dziwo parkingi. Kemping był wybudowany prawdopodobnie w latach 70. z tak zwaną sowiecką myślą technologiczną. No w latach 70. samochód był ewenementem, był rzadkością i wybudowanie w centralnym miejscu kempingu samochodów to był taki dowód nowoczesności. Tutaj mógłby powstać w centralnej części kempingu basen, natomiast zamiast tego basenu jest parking. A tu jest druga część parkingu przeznaczonego raczej na autobusy. Wszystko jest wylane betonem i to jest centralne miejsce kempingu, bardzo blisko brzegu morza. Jaki jest sens narzekania na tak dużą ilość betonu na tym kempingu, skoro jak się wraca z plaży, to są takie piękne widoki na góry. Z jednej strony, z drugiej strony. Kemping jest tak usytuowany, że jak wracamy do Mobilhome'a, to cały czas mamy pod górę. No nie ma się co dziwić. Jesteśmy przed najwyższym masywem w Chorwacji, masywem górskim, Biokovo. Cały czas mamy pod górkę. Jest godzina 8:30. Słońce w pełni już nad górami świeci. Natomiast na kempingu jest cień, jest półcień. Jest dzięki obecności tych wysokich gór. Jest takie rześkie powietrze. Jest to idealny kemping dla osób, które lubią
pospać sobie dłużej, szczególnie na wakacjach. Tutaj słońce czy wysoka temperatura nie będą budzić z rana. Jest rześko, przyjemnie. Natomiast sam kemping ukryty jest w głębokim cieniu. Samochody nie stoją na słońcu, co jest naprawdę wielkim plusem. Po 7 dniach naszego pobytu dostaliśmy nowy komplet pościeli. Po 3 dniach dostaliśmy nowy komplet ręczników. To jest wręcz niemożliwe. Podczas naszego dwutygodniowego pobytu dostaliśmy już trzeci raz zestaw nowych ręczników. Wczoraj była nowa pościel, dzisiaj trzeci zestaw ręczników. W górnej części kempingu znajdują się mobile homey, kilka miejsc na kampery. Trochę miejsca na pole namiotowe. Tutaj parcele są takie niewydzielone. Poszliśmy prawie na koniec kempingu, tam jest główna droga między Splitem a Dubrownikiem, ta jadrańska magistrala. Natomiast będę szczery i powiem, że nocując tutaj w tych mobile homach zupełnie nic nie słychać, żadnych samochodów. Tak, tu jest sam las, tu jest las z domieszką ulic, z domieszką domków mobile homowych. Jak widać, ten kemping mieści się ewidentnie w takim mocnym lesie. Różne mobile homey różnych firm. Na kempingu znajduje się oczywiście market. Market jest z kolei nowoczesny, dobrze zaopatrzony. Jesteśmy w kempingowej restauracji, mamy tutaj kawkę zamówioną z cukrem Hydrox Split. Chciałeś usiąść na zewnątrz. Chciałem usiąść na zewnątrz, dobrze, że jest teraz. Obok kempingu i wzdłuż brzegu morza ciągnie się wspaniała ścieżka do biegania, ścieżka rekreacyjna, również można jeździć tutaj na rowerze. Tą ścieżką można dobiec do Baśki Wody, później do Breli. W drugą stronę można dobiec do Promajny, a później nawet do Makarskiej. Ale ty masz jeszcze z owocami. No to są wszystkie owoce po prostu. Wow, Ola, to co masz? Haczami, wszystko wiesz. Chociaż dali metalową. Chyba to trzeba wyjąć, co? No. Dobra, śmietana dobra. Opinie. Śmietana dobra. Banan dobry. Banan. Śmietana z czekoladą. Roztopione. Kwaśne. Pyszne. Zimno zjedzone. Nie każdy huchnie chłodem z buzi. Zmrozi. Zmrożeni jesteśmy. Jak się wyjeżdża z kempingu, też jest taki widok, że aż ach. Na kemping, tak, na kemping wjeżdża się właśnie z fajnym widokiem i również z kempingu wyjeżdża się też z bardzo fajnym widokiem. Dobre jest to, że nie ma tutaj jakby godziny nocnej, przyjeżdżamy późno i możemy sobie spokojnie wjechać na kemping. Kilka słów na temat pogody. Kemping Baśkopolje położony jest tuż za największym masywem górskim w Chorwacji, masywem, który nazywa się Biokovo. Mamy godzinę 12, tutaj widać, że zbierają się chmury.
Codziennie prognoza pogody mówiła o zapowiadanym deszczu, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów aż 88%. No i rzeczywiście tak jest. Od godzin porannych do południa czy do godziny 14 zbierają się chmury, potem one przychodzą nad kemping. Czasem spadnie deszcz, czasem nie spadnie. Po godzinie 14 te chmury zaczynają znikać. Przyjechaliśmy w tym roku na Makarską z rekomendacji Polaków. Warunki mamy fatalne. Codziennie pada, za wyjątkiem chyba tylko jednego dnia. Przebywamy tutaj na kempingu 13 dni i tylko jeden dzień nie padało. Ja pierniczę. Noc po godzinie 12 będzie już słońce świeci, także pójdziemy na plażę. Wierzycie w to? No jasne. Przed chwilą mocno padało, teraz słonko świeci. Chmury się, jak widać, mocno już przerzedziły. Coraz więcej błękitu na niebie. Żegnamy Rivierę Makarską. Było fajnie, było super. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z wypoczynku. Nie dziwię, no bo są tutaj tylko.